Więzień Jasnej Góry Rozdział szósty Jesień ogarniała kraj. Żółte liście wyzłociły drzewa. Gdzie niegdzie, z pomiędzy lasów, wznosiły się wapienne ostańce. Ta część Jury Krakowsko-Częstochowskiej była terenem zupełnie mi nieznanym. Nigdy wcześniej nie przecięły jej szlaki moich letnich wędrówek. Teraz z zaskoczeniem rozglądałem się wokoło. Olsztyn okazał się faktycznie niedużym miasteczkiem. Leżącym w dolince u stóp wzgórza zamkowego, rynek, barokowy kościół, kilka kamieniczek mogących pamiętać połowę XIX wieku. Wjechaliśmy na drogę prowadzącą w kierunku Ruin zamku, ale niebawem musieliśmy się zatrzymać. Gruntówka zakręcała, a dalej pod górę prowadziła tylko ścieżka. Zaparkowałem pod tablicą z pociemniałej sklejki. Być może kiedyś prezentowała turystom dzieje warowni. Obecnie drewna nie szpeciła ani jedna literka. Pomaszerowaliśmy pod górę. Zamek zbliżał się powoli. Potężne niegdyś mury złamanego białego kamienia strawił ząb czasu i kilofy naszych przodków. Tylko baszta dumnie górowała nad okolicą. Wreszcie stanęliśmy na szczycie, wśród murów warowni. Otaczały nas niewysokie wzgórza, porośnięte krzewami i lichą trawą. Drzewa były rzadkością. Nad miasteczkiem snuły się dymy z kominów. Okolica wyglądała na nieprzyjazną. Skały rozrzucone jak klocki straszyły fantazyjnymi kształtami wypłukanego przez deszcze wapienia. Miasteczko leżało u naszych stóp. Rzuciłem na ziemię dwie karimaty, a z plecaka wydobyłem silne lornetki. Ułożyliśmy się wygodnie i zaczęliśmy obserwować ludzi kręcących się na dole. Liczyliśmy. Że może mignął nam gdzieś o siłę lub jego dwaj kumple. Widziałem wprawdzie tylko jednego i to do tego był zamaskowany, ale przypuszczałem, że rozpoznam go po sylwetce. Co pan wie na temat tego zamku? zapytałem. Bardzo niewiele, powiedział szef, rozglądając się wokoło. Niech pan opowie, zachęciłem. Olsztyn stanowił część bardzo starej rubieży obronnej. Niewielkie grotki i wieże strażnicze. Pochodzące z czasów jeszcze przed rozbiciem dzielnicowym ciągnęły się długą linią od Krakowa aż po Wieluń. Nieduże warowne zamki nazwano romantycznie Orlimi Gniazdami. Dziś pozostały już tylko ruiny. Westchnąłem. Niestety, zbyt wiele wojen przetoczyło się przez nasz kraj. Tu, na miejscu zamku, także stał nieduży gród otoczony wałem drewniano-kamiennym. Najstarsze wzmianki w kronikach pochodzą z 1349 roku, jednak bez wątpienia zamek wzniesiono wcześniej. Dokumenty lokacyjne klasztoru jasnogórskiego wspominają, że założono go w obrębie starostwa olsztyńskiego, czyli musiał tu być ważny ośrodek administracyjny. Potem Częstochowa rozkwitła, a starsze od niej miasto podupadło, zamyślił się na chwilę. Tak bywa, zauważyłem. Nazwa też jest ciekawa. Najczęściej łączy się jas z niemieckim Holstein, czyli wydrążony kamień. Istotnie pod górą zamkową jest spora jaskinia. Z pewnością są tu też wykute w skałach lochy, ale od dawna wejścia uległy zawaleniu. Tylko w jednym miejscu widać zapadnięte stropy. Może warto ich poszukać? Zadumałem się. Archeolodzy! Którzy badali zamek w latach 60. nie natrafili na wejście, dziś, używając radaru geologicznego, mielibyśmy chyba nieco większe szanse. Podczas badań odkryto także średniowieczne dymarki. Właściciele zamku produkowali żelazo na swoje potrzeby. Wypalano też wapno, robiono cegłę. U stóp warowni powstała osada, która z czasem przekształciła się w to urocze miasteczko. Gleby tujałowe. Popatrzyłem na usiane kamieniami pola. Ale nasi przodkowie zdołali zagospodarować tę niegościnną okolicę. A co było dalej? No cóż, w 1358 roku uwięziono w tych murach zbuntowanego wojewodę poznańskiego Macieja Borgowica. Kojarzę go. Najpierw podniósł bunt i został wygnany. Potem król Kazimierz Wielki mu wybaczył, magnat wrócił do kraju i natychmiast zaczął spiskować. Właśnie. Dlatego, gdy został pochwycony, skazano go na karę śmierci. Gdzieś pod główną wieżą zamurowano buntownika żywcemy w Lochu, by umarł z głodu. W 1370 roku król Ludwik Węgierski przekazał zamek w Lenno książętom W 1397 roku Władysław Jagiełło oblegał i zdobył zamek, widać książę okazał się wobec niego nielojalny. Potem mamy dość dużą lukę. Nie bardzo wiadomo, co się tu działo, ale i nie było okazji do odnotowania istnienia warowni. Nie prowadzono na tym terenie działań wojennych. W 1488 roku osada uzyskała prawa miejskie. Okolica musiała być dość zasobna w tym mniej więcej okresie zamek bowiem poważnie rozbudowano. Potem przechodził różne koleje losu. W 1587 roku oblegał go Maksymilian Habsburg, ostrzący sobie zęby na koronę polską. Burgrabią zamku był wówczas Kacper Karliński. Miał on sześciu synów. Pięciu starszych poległo wcześniej podczas wojen, a najmłodszego pochwycili oblegający. Użyli go jako żywej tarczy podczas oblężenia, ale ojciec niezrażony tym pierwszy podpalił lontarmaty. armaty. Takie to były czasy. Westchnąłem. Honor przede wszystkim. Dziś już takich obrońców ojczyzny pewnie by nie znalazł. Tak, niestety, syn zginął i ród Karlińskich wygasł bezpotomnie. Ale oblężenie odparto. Dopiero blisko sto lat później, w 1656 roku Szwedzi zdobyli warownię i spalili ją. Nigdy już nie odbudowano zamku. Był XVII wiek, rozwiązania militarne z epok wcześniejszych nie miały już żadnej wartości. Wznoszono nowoczesne twierdze bastionowe, zamki na szczytach, choć malownicze, straciły na znaczeniu. W XVIII wieku za to rozbudowywało się miasteczko. Wznoszono tam ten piękny barokowy kościół i niestety zamek stał się kamieniołomem. Wywożono stąd całymi wozami obrobione bloki kamienne. Wyrwano kamienne obramowania okien. Większość zbudowanych w dolinie domów zawiera fragmenty wyłupane z tych chmurów. Zbliżał się wczesny jesienny zmrok. Spędziliśmy przeszło trzy godziny na obserwacjach. Obawiam się, że to na nic. Westchnął pan Tomasz. Wracamy. Mam inny pomysł. Odezwałem się. Pan niech jedzie do Częstochowy, a ja pójdę do miasteczka i poszukam jakiejś gospody. Spróbuję się czegoś dowiedzieć. A potem jeszcze poobserwuję. O tej porze możesz mieć problemy ze złapaniem PKS-u. Zanocuję na zamku, w trabanciku jest prezentowa płachta. A jutro jakoś się zdzwonimy albo wrócę do Częstochowy pierwszym autobusem. Zgoda. Nieoczekiwanie łatwo ustąpił. Nie zmarzniesz? Nie zapominaj, że jest październik. Śpiwór też mam. Poszukam sobie jakiegoś zacisznego kąta. Jak postanowiliśmy, tak też zrobiliśmy. Pan samochodzik odjechał swoim niebieskim autkiem, a ja ruszyłem na poszukiwania piwiarni. Zamiast niej znalazłem sklepik spożywczo-monopolowy. Liczyłem, że na schodkach będą siedzieli pijąc tanie wina miejscowi Menele, ale i tu spotkało mnie rozczarowanie. Kupiłem sobie konserwę na kolację i wdrapałem się na wzgórze zamkowe. Wyszukałem niewielkie zagłębienie terenu. Rozłożyłem karimatę, ułożyłem się wygodnie i nakryłem razem z głową brezentem. Była dwudziesta, ale już zrobiło się ciemno. Obserwacja zasypiającego miasteczka nie miała sensu. Zapadłem więc w sen. Obudził mnie jakiś dźwięk. Uniosłem głowę i spojrzałem na zegarek o na fosforyzowanych wskazówkach. Północ. Co wyrwało mnie ze snu? Ależ tak. Stukot końskich kopyt na kamieniach. Ktoś zjeżdżał konno z góry. Odrzuciłem prezent i usiadłem. Noc była bezksiężycowa. Chmury zasłoniły gwiazdy. W osadzie paliło się tylko kilka latarni. Opodal mnie biało majaczyły mury warowni. I znowu usłyszałem stukot kopyt. Zbliżał się, narastał. Ktoś najwyraźniej nadjeżdżał kierując się w moją stronę. Zapaliłem latarkę. Wprawdzie nie chciałem się dekonspirować, ale nie miałem też ochoty zostać rozdeptanym przez końskie kopyta. Promień światła zatoczył nic. Wokół mnie było widać wyłącznie ciemność. Żadnego konia, żadnego jeźdźca. Wyłączyłem baterykę. Znowu ułożyłem się wygodnie i ponownie usłyszałem stukot kopyt. Rytmiczne charakterystyczne kląskanie. Jest tam kto! Zapytałem, ponownie zapalając latarkę. I znowu nic. Tym razem dźwięk nie ucichł od razu. Słyszałem jeszcze przez moment ciężkie stąpanie końskich nóg. Ucichło równie niespodziewanie, jak się zaczęło. I zaraz rozległo się ponownie, tyle że gdzieś dalej. Zerwałem się na równe nogi i odbezpieczyłem pistolet. Ktoś bawił się ze mną w kotka i myszkę. Czyżby sumo i jego kompanii zaobserwowali, że zawitaliśmy do ich miasteczka i teraz coś knuli w ciemnościach, ruszyłem ostrym marszem w stronę źródła dźwięku. Stukot rozlegał się coraz bliżej i jednocześnie przesuwał się w dół, jakby człowiek na koniu jechał od zamku w stronę miasteczka. Zbiegłem po śliskiej odrosy trawie. Nim dobiegłem na miejsce, ucichło. Co za diabeł? Zdziwiłem się. Odszukałem swoje obozowisko i nakrywszy się płachtą zapadłem w sen. Klap, klap, klap. Zerwałem się na równe nogi. Facet na koniu jechał prosto na mnie, słyszałem go z odległości nie więcej niż dwóch metrów. Cztery kopyta uderzające na przemian w kamień. Zapaliłem latarkę i rozejrzałem się z obłędem w oczach. Pusto, cicho, martwo. Drzemałem masz do rana, co jakiś czas budząc się i nasłuchując. Tylko raz usłyszałem z daleka podejrzany odgłos.